witamy. Trochę tak nietypowo, bo nagrywamy wstęp na zakończeniu. No ale dobra, mniejsza o większość. Celem naszej wyprawy jest sandacz, tak jak mówiliśmy. No i oczywiście brzana, karp, co się uda złowić. Będziemy siedzieli sobie dwie nocki i jeden dzionek. Później rano się zwijamy i tyle. Ciężko się mówi w czasie teraźniejszym, ale to co już było. Tak, bo my wiemy co już było. Tak, bo to już było, ale no chcemy to jakoś profesjonalnie zrobić. No i co, będziemy musieli złowić brzanę, klenia, leszczy nie, no ale wiadomo, leszcza jak nie złowimy, to będzie święto. No ale głównie sandacz i karp, no to tak jak zwykle, czy się uda, zobaczymy. No i co? Kombo! Tu jest jedna, a tu leci druga. Chyba klęk. Dzieje się, zobaczcie, kombo 65 i taka z 55. Piękne. Wypuszczamy. To moment. Tak, poszła. Krócej była. No ale to nie, też jest reanimowane. Na chwilę je przytrzymałem. Orwar. Branie! O Boże. Patrz, nowy nabytek. Spinning? Chodzi o spinning? Nie, chodzi o dive. Kołowrotek? Tak. To szajs jakiś. Sweep fire. Dive'a Kamil to nie szajs. Dawaj, zwijaj. Lepsze niż Shimano. Dawaj, dawaj. Pompuj, bo tu masz łódkę. Ale jechało, co? To jest. Pompuj. Ale się łowi taką króciutką. U mnie wszystkie wędki te... Obrzanka. Malutka, no ale jest. Trzy pelety. Halibut w paście. 14 mm, no nie? Tak, to taka duża bomba była. No, jechała. O, zaczyna się jaj. To jest grubo. Jest po... Dobra, puszczaj. No. Ja z nim zejdę, może tak. Tam mi się udaje. To dawaj, szybko, nie wyłączam. Dawaj, może obyś wpadł. Będzie fajne ujęcie. A nie, mój? A nie, to broń Boże ci wpadać. Ale! Brawo za uśmiercenie brzany. To nie jest uśmiercenie brzany, tylko wyłapała dużym haczykiem w pysk. Nie. Zaraz pójdzie. O, już mi się zaczyna podobać. Ile malutkich rybek koło niej? No. No to robiłem test zanęty, ileś malutkich rybek. Już nie udawaj, że się tak zmęczyłaś. Koszykiem, ciągnięciem koszyka. Poś, nara. Kolos to nie jest, no ale cel osiągnięty. Miał być sandacz. Jest sandacz. Malutki, no ale może będzie większy. No ale obstawiasz, że co to? Chyba brzanka. A i splątane masz zestawy? Ale to ryba na pewno? Co? Doma, tak. Ta. Brzana. Ale ty masz precyzyjny kowroteczek. Bzium, bzium. Mam nadzieję, że... Niech teraz popatrzą ci, co się śmieli, że ty ryb nie umiesz holować. Tak się holuje ryby. Tak. Pompujemy. Na co? Na kiełbasę. Chodź tu. Jak ona szarpie, to nie ciągnij.
Pardon. O. Piękna. Piękna kiełbasa. Popołudniowa brzanka, tak? Bo mamy po 13 jakoś parę minut. To po walce po ślipie. Zimo wyłapała. Coś tu łazi po niej, wejdź zobacz. Pijawki. Nie, jakieś robale. Ja nie, o, jakie dziwne, jakie paskudne. Jakie dziwne, nie? Żyjątka takie. Pasożyty jakieś. Teraz się ich pozbędziemy. Sie. Sium. Nie, brawo. Brawo. Ale może być ładna, wiesz? Nie, po prostu miała tyle powera. A waleczne są. A teraz wam pokażę, na czym łowi Sebastian. Skąd łowi Sebastian, zobaczcie. Przecież ja to się boję normalnie po tym chodzić. O, tu ze sprzętów narozstawiał, wszystkiego, biega po tym, tu próchno. No ale tu... podaj, że ostatnio wpadłem nogą. No, matą jest dziura przykryta. Hardkorowe łowienie jest po prostu. To nawet Francuzi nie przychodzą łowić na ten pomost, bo to grozi zawaleniem. Ale pojechała ładnie. Ładnie, nie? Ładnie, no. Jeszcze na fiderka. I ucieka. Żona na ser. Było widać chyba, na co wzięła. Nie ma co gadać, serek. Dopiero założyłem na serek i branko. Tym razem taki 50-tak. Miały być sandacze, są. Może niewielkie, ale ten już wymiarowy. I kolejna sztuka. Tym razem pikantna kiełbasa. 4-2 Łukasz dostaje baty. Takiego żywczyka zakładam, mam i trochę większy, no ale teraz taki, za kapotę. Zakładałem i za pysk, ale szybciej zdycha, tak mi się bynajmniej wydaje. Zaczepiam za kapotę. Rzucam sobie, tutaj patrzcie. O, tu główny nurt idzie o tak środkiem, no i tu oczywiście zakręt rzeki, więc koryto jest z tamtej strony, po tamtej stronie zakręt jest prawy, tu jest wypłucenie i wydaje mi się, że tutaj powinien być drapieżnik.
pokazałem, jak się rzuca przy okazji. Nie ma żywca, ale było drzewo. Zmiana żywca teraz, znaczy zmiana przymusowa. Kiełbie wełbie, ryżki szyszki, jeb na deski, parkiet śliski. O, dobra. Kolejne jakieś komplikacje. Trochę jestem zaspany, bo dopiero wstałem. Wybaczcie mi te fuszerki. Dobra, jesteśmy. Aha, wróćmy teraz jeszcze. 60 gram ciężarek przelotowy na stoperze, nie wiem czy to widać. Przypon około pół metra, splecionki, hak, szóstka, karpiowy, nie posiadam sandaczowych. I to ląduje o tutaj. Ja wiem, że tu jest sanda. Teraz moja mega podpórka, żeby wszystko było jak najdelikatniej. Hamulec odkręcony na opór. Wędka w pozycji, proszę bardzo, pionowej do wody, poziomej. Voilà. Tutaj podparta na krzesełeczku. I tam sygnalizator i hanger. Drugą wędką łowię w ten sam sposób, tylko z drugiej strony. Także krzesełeczko, krzesełek mam tutaj multum, jakby ktoś chciał wpaść, no to mogę go ugościć. Kolejne krzesełeczko mam. O, tak samo tutaj w pozycji poziomej wędka, żeby stawiała jak najmniejszy opór. Ponoć, a i tak zostawiają. A wędki moje na ryby spokojnego żeru mam zrzucone tak. Jedna tutaj między tymi drzewami, o, w nurcie, w środku wody. Druga bardziej tam pod to drzewo. I brani jest więcej. Tam biorą klenie, a tu w nurcie biorą brzany. Patrzcie, do ostatniej chwili byłem pewien, że mam pięknego klenia. Nie dość, że odjechał mi mega, to walczył. Do samego podbieraka walczył, jak nie leszcz. Piękny, dobry 2,5 kg, nawet ze 3. Ogromny leszcz, wziął na dumbbellsa tutti frutti i łoftersa. No kolego. Dumbbells tutti frutti, łofters, czekolad. Przepiękny, no taki leszcz to już mi się podoba. Garbaty, złoty. Ogromny. Przepiękny złoty leszcz. No kurna, ten to już jest piękny. Ale jaka... jak płytka. Przepiękny. No bardzo mi się podoba już taki lechor. Nie, już nie ma. Już nie ma? Nie, nie. Co to jest? Sumik mały chyba. Daj podbierak. Pierwszy węgorz w naszej rzece. I w moim życiu. Parę minut temu miałem węgorza. Kurna, pierwszy węgorz w moim życiu. I straciłem go w tak głupi sposób. Po prostu uciekł mi w dziurę w moście. Ale jedno zdjęcie zrobiliśmy. Tak, zdjęcie jest, dowód jest. No nie nagraliśmy. Piękny był, no kurczę. Nie wiedziałem, jak się obchodzić z taką rybą. Że to takie śliskie, nie? Tak, a on mnie tak wydymał. No nie? Ten nawet kształt miał dobry do wydymania. A, dobra.
Wróćmy do tej piękności. 71 cm. Uwielbiam takie ryby. Kocham. O, dziewczyno. Miłość odrzucasz moją? O! Nie lubi cyganów na tym razie. Na pelecik od kolegi Tomasza Halibucik. Tomasz, dziękuję Ci za pelet. Sprawdza się. Sprawdza się, sprawdza. U mnie też było na Tomkowy pelet. Mrzana wczoraj? Wczoraj. To ja. Chodź tu, dziewczyno. Dziękuję Ci, kochanie. Leć po węgorza. Centymetr do góry, barierka, 4 kg i 72 cm. 2 cm. Kuleczka Hot Demon 20 mm, tylko taka okrojona w pelecik. Daj buzi do wody. O, z jęzorem z bociuchu. Nie posruj się. O, już. To ta ryba tak pierdzi. Miałem kumpla, co zawsze na psa zrzucał. Mówi się, zesraj się i na kota złóż. No, coś tak. Bo kota nie miał, miał psa. Dobra. Auf Wiedersehen. O, nie mów tak. Po raz kolejny Hot Demon. Może niewielka, ale brzanka. Wybudziła mnie ze snu. Numer 8. Tym razem na pikantną kiełbasę. No i w końcu jest ten jedyny. No do widzenia.
są już potarle, bynajmniej on widać, bo jest cały poobijany, poobcierany, ostry masochista. Widać, wszędzie jest poobijany cały. No, już nawet troszeczkę jeszcze szorstkawą głowę ma, więc no miejmy nadzieję, że za tydzień będzie. Za tydzień już będzie lepiej. 7,5 kilo, kuleczka, nie kuleczka. Tak, jeszcze ma szorstką głowę, widzisz? Ale poobijany cały. Łuski mu się odchodzą. No, wojna zbiera ofiary. Chce się seksu, no to trzeba cierpieć. 7,5 kilo powiedziałem. Królewski. Piękne ma te kolory, no nie? Takie nietypowe. Tu przeważnie są takie inne. Dobra. Auf Wiedersehen. Spodobało mi się to. No jeszcze. Już nie jesteś taki waleczny. Już wypionowany jest, więc już idzie. Ale to jest rybsko. Co w rzece takie rybki, to kurna. No. Morda się cieszy. Morda się cieszy. Ja pokazuję, jak pierzesz worek. Koniec naszej wyprawy. Szybciutkie podsumowanie. Szybzany, 4 klenie, kilka leszczy, 2 łopaty. Reszta takie małe, to ich nie liczymy. I u mnie tyle. Co zdawało egzamin? U mnie pikantna kiełbasa i halibut od Tomka. Jeszcze chciałem powiedzieć, że drugą noc przesiedziałem całą do 6 rano. Dopiero o 6 rano poszedłem spać i złowiłem tylko jedną brzanę. Z całą noc. I się zawiodłem, ale... U mnie tak. Znowu. Znowu to. 8 brzan, 5 albo 6 kleni, 2 leszcze takie wielkie, 2 sandacze, karp, węgorz, który nam uciekł, ale zdjęcie dodamy, więc będzie skurwana ślizka ryba. I tyle. Wczoraj cały dzień mieliśmy odpuszczony, bo padało, lało, przesolutki dzień. Dzisiaj noc, no u mnie były 2 brzany dzisiaj w nocy i jeden i karp nad ranem. Rano, nie nad ranem, tylko rano. Karp, w końcu może się karpie ruszą. Co by tu powiedzieć? Zdał egzamin pelet, który dostaliśmy od Tomasza, halibutowy, czerwony. Hot Demon zdał egzamin, pikantna kiełbasa. Na ser przedwczoraj coś w dzień, przepraszam, brało, wczoraj już nie. No i ja jedno miałem na halibuta. Nie, zwykłego? To był Tomka. Bo ja na zwykłego miałem i nic, na czarny z halibut. Ja też miałem i 14 i 21. I w nocy wracając ten duży do sandaczu, sumowy też. Do sandacza, bo to był cel. Sandacz i karp był naszym celem. Udało się złowić nawet 2 sandacze. Brań było więcej, ale już na przykład dzisiaj nie było nawet jednego brania sandacza. Nic, nawet piknięcia. Więc dzisiaj nie brały. Wczoraj coś tam się działo. Widzieliście, no ja nie jestem specjalistą od łowienia sandaczy, no ale chciałem spróbować. Będę jeszcze próbował z tą rybą, to jest pewne. I tyle, co możemy powiedzieć. A, zapraszamy na grupę na Facebooka. Jak chcecie otrzymywać powiadomienia o filmach naszych nowych, kliknijcie subskrybuj. I co jeszcze? Bijemy, dobijamy do 2000 subów. Do 2000 subów. Brakuje nam 40, bo 38. Są takie fale. Po jednym filmie jest dużo subskrypcji, po innym jest mniej, no ale to już mniejsza o większość.
odtworzeń mamy, filmy mają średnio 8 do 10 tysięcy, a subskrypcji mamy niecałe 2 tysiące. Więc oglądacie filmy, a nie chcecie ich subskrybować naszego kanału. Nieładnie. Dobra, dzięki bardzo. Za tydzień jedziemy do Epernay na karpie. Chyba już się ruszą, za tydzień muszą być karpie tam, gdzie giganta wyciągnąłem. Po kolejnego giganta. Dzięki bardzo, do następnego.